Duda symbolicznie ukląkł przed Trumpem. Cichanouska zostanie nieoficjalnym przywódcą Białorusi. Japonia cofnęła się niemal o dekadę. I na koniec informacja, która zadowoli naszą Polonię. Ja się nazywam Maciej Podstawka, dzień dobry, a jako że dzisiaj mamy poniedziałek, to oczywiście nowiuteńki materiał godzinę temu wleciał na naszym nowym kanale sportowym Kto Wygrał, gdzie dowiecie się m.in. o cudzie w Austrii, kolejnym dużym sukcesie Bartosza z Marzlika, królu snookera, który jest tylko jeden, no i o wielu, wielu innych tematach. Zatem jeśli sport jest bliski waszemu sercu, no to koniecznie sprawdźcie nasz nowy kanał Kto Wygrał, tutaj macie link do najnowszego filmu, co ty dzień o 17:00 pojawiają się tam nowe materiały. Jak już odłożyłeś sobie na zakładkę obok, żeby obejrzeć zaraz po tym materiale, no to możemy zaczynać pierwszy temat. Więc to jest TikTok? Jestem na TikToku? Wiadomo, że teraz ciężko się uczycie. Ale potrzebny jest też sport. E-sport. Prezydent Andrzej Duda bez rozgłosu zaprzestał korzystania z chińskiej aplikacji do komunikacji TikTok, z którą ostro walczą Amerykanie, podała w poniedziałkowym wydaniu Rzeczpospolita. TikTok to chińskie medium społecznościowe polegające na zamieszczaniu krótkich filmów zbliżonych treścią do teledysków. Starający się o reelekcję Andrzej Duda z pompą wkroczył do niego pod koniec marca, przypomina Dziennik. Choć jednak jego filmy biły rekordy popularności, prezydent z aktywności zrezygnował już po kilku dniach, podała gazeta. Powód? Współpracownicy prezydenta mówią o negatywnej rekomendacji ABW dla tej aplikacji, jednak również o chęci niedrażnienia Amerykanów. Prezydent Donald Trump w ostatnich tygodniach zapowiedział blokadę TikToka, bo jego zdaniem aplikacja może być wykorzystywana do dezinformacji, ocenia Rzeczpospolita. E-sport. Zapraszam Was do turnieju Granantanna Cup, organizowanego wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji. Może takie krótkie streszczenie historii TikToka, znaczy nie historii samej firmy, tylko banowanie jej. Jak dobrze wiecie, Waszyngton, delikatnie mówiąc, gra w berka z Pekinem. Wiecie, jakieś gospodarcze przepychanki, militarne wyścigi, no taka zabawa dzieci w piaskownicy. Jedną z konsekwencji takich gier jest oczywiście sankcjonowanie w różny sposób chińskich spółek. Mamy konflikt USA-Chiny, no to oczywiście wielki partner pomarańczowego człowieka, partner, którego odwiedza się jako pierwszego po wygranych wyborach. Have also greatly enriched the United States and I was truly proud to have their support in the 2016 election. I przed musi jakoś się odwdzięczyć. Niestety stronniczość rządu, a raczej jego ślepe podążanie w jednym kierunku, prowadzi do uzależnienia, które właśnie możecie sobie zaobserwować, nawet na tak trywialnym przykładzie. Ale zwróćmy uwagę na jedną sprawę. My nie jesteśmy wcale tak blisko ze Stanami, jak to wygląda na pierwszy rzut oka. Powiedziałem wam o ślepym podążaniu w jednym kierunku rządu i specjalnie użyłem tak mocnego sformułowania, żeby pokazać teraz, jak naprawdę wyglądają relacje polsko-amerykańsko-chińskie. Szlak jedwabny, nie wiem, czy wszyscy wiecie, bo nie jest to sprawa mocno nagłaśniana przez media, nie bez powodu. Zresztą nasz prezydent całkiem mocno wspierał projekt szlaku jedwabnego, czyli lądowej trasy handlowej między Chinami a Europą, która miałaby prowadzić m.in. przez Polskę. Dodatkowo porównajmy sobie ilość produktów sprowadzanych do Polski ze Stanów, a z Chin. No i właśnie, wcale nie jesteśmy tak bardzo blisko z Trumpem, a jest to praktycznie tylko medialna przykrywka do robienia prawdziwych interesów z państwem, do którego otwarcie przyznać się nie możemy ze względu na tak zwaną demokrację czy prawa człowieka. A skoro o prawach człowieka mowa, to a raczej bardziej o ich braku, no to zapraszam może na Białoruś. Не политик, и власть мне не нужна. Но мой муж за решеткой.
Wzywam do stworzenia odpowiednich prawnych warunków do przeprowadzenia ponownych wyborów w uczciwy sposób, powiedziała Swiatłana Cichanouska, główna kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w ubiegłotygodniowych wyborach prezydenckich. Jestem gotowa wystąpić w charakterze lidera narodowego, zadeklarowała w wystąpieniu opublikowanym w internecie. W wyborach prezydenckich na Białorusi, które odbyły się 9 sierpnia, ubiegający się o piątą reelekcję Aleksander Łukaszenka według oficjalnych wyników otrzymał ponad 80% głosów, a jego główna rywalka, kandydatka opozycji Swiatłana Cichanouska, 10% poparcia. Według opozycji wyniki zostały sfałszowane. W niedzielę po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów na ulicach wielu białoruskich miast odbyły się spotkania osób przeciwnych dalszym rządom Łukaszenki. W czasie spotkań, które trwają do dziś, dochodziło do incydentów z milicją. Tysiące osób zostały zatrzymanych. Cichanouska przebywa obecnie na Litwie. Do wyjazdu została nakłoniona przez władze Białorusi, a według ministra spraw zagranicznych Litwy mogła być szantażowana. W poniedziałek opozycyjna kandydatka opublikowała w internecie nagranie, w którym zadeklarowała, że jest gotowa wziąć na siebie odpowiedzialność i wystąpić w charakterze lidera narodowego. Wezwała też do stworzenia odpowiednich warunków prawnych do przeprowadzenia ponownych wyborów w uczciwy sposób. Wybory muszą być prawdziwe, uczciwe, przejrzyste i bezdyskusyjnie zaakceptowane przez społeczność międzynarodową, mówiła. Podkreśliła, że bardzo ważne jest, by wykorzystać energię, która narodziła się w Białorusinach w ostatnich dniach. A wy ustaniecie pieć! Może zanim zaczniemy omawiać ten temat, to troszkę wam ruletę tutaj przysłonię, żeby was słońce nie raziło. No wiecie, w Warszawie w ten weekend, co właśnie się skończył, nie musicie dziękować mi za przypomnienie, że mamy poniedziałek. Jak tam w pracy? Jak tam w szkole? Odbył się protest, jak to nazwać, marsz. Coś, co miało za zadanie solidaryzować się z obywatelami Białorusi. Niestety takie państwo jak Polska niewiele może, gdy wielki niedźwiedź z Syberii aprobuje wybory i nawet deklaruje wsparcie militarne dla Łukaszenki. Tak naprawdę cała Europa nic nie może. A dlaczego, zapytacie? Już spieszę wam z odpowiedzią. O co chodzi z tą całą Rosją? Przecież tak w rzeczywistości nie jest to gospodarczo silne państwo. Znajduje się dopiero na 12 miejscu w rankingu, a trzeba wziąć pod uwagę chwiejność tej gospodarki, która w dużej mierze zdeterminowana jest chociażby cenami ropy na rynkach światowych. No i teraz dlaczego Unia Europejska miałaby się bać takiego czegoś? Głównie chodzi o to, że jest to państwo wielkie i nieprzewidywalne. Taka Francja z dnia na dzień raczej nie wypowie nikomu wojny, a Rosja? Nigdy nie wiadomo. Konflikt z tym państwem jest o wiele trudniejszy niż z jakimkolwiek innym, bo władze nie mają żadnych ograniczeń i sprowadzanie głodu na miliony obywateli tylko po to, żeby mieć od wiekule więcej w karabinie, nie jest żadnym problemem. Problemem za to jest PKB Japonii, które spadło do poziomu z 2011. Zobaczmy może, o co chodzi. Japonia dołącza do grona państw, które pokazały dane o największym w najnowszej historii spadku PKB. Kraj kwitnącej Wisły gospodarczo cofnął się do 2011 roku. W drugim kwartale 2020 roku dynamika PKB w Japonii wynosiła minus 7,8% w ujęciu kwartalnym wobec minus 0,6% w pierwszym kwartale. Odczyt ten odpowiadał oczekiwaniom analityków, których konsensus kształtował się na poziomie minus 7,6%. Jest to rzecz jasna najgorszy kwartalny wynik w najnowszej historii Japonii. Porównywalne dane sięgają 1980 roku. Oznacza to, że japońska gospodarka zanotowała spadek niższy niż np. Niemcy czy USA. Z drugiej strony, w przeciwieństwie od wielu innych państw, w przypadku Japonii recesja, definiowana jako dwa następujące po sobie kwartały ujemnej dynamiki PKB, rozpoczęła się jeszcze przed uderzeniem gospodarczych konsekwencji Maurycego. Jest to już piąta japońska recesja od 2008 roku. Jak podkreśla Reuters, wielkość realnego PKB Japonii w drugim kwartale wynosiła 485 bilionów jenów. To najniższy wynik od drugiego kwartału 2011 roku, kiedy kraj odczuł skutki tsunami i katastrofy w elektrowni w Fukushimie. Zgodnie z oczekiwaniami, dane nie wywołały reakcji rynków. Kurs dolara do jena utrzymuje się na poziomie 106,6 dolara. Według indeksu Nikkei 225 spada z kolei o 0,6%, po tym jak w piątek zameldował się najwyżej od rozpoczęcia pandemii. Yeah.
Japonia. Państwo kwitnącej wiśni i nie tylko. Zobaczmy, co o nim wiadomo. Oczywiście skorzystamy z powszechnie uwielbianego źródła Wikipedii. Od czego by tu zacząć? To jest bądź na bieżąco, my najbardziej lubimy politykę i ekonomię, więc od tych dwóch aspektów. Polityka. Japonia jest monarchią. Tylko tym razem cesarz, nie król, nazywany synem niebios. Ciekawa nazwa. Brzmi bardzo tak kulturalnie. Ale gospodarka, trzecia na świecie pod względem PKB, nie uwzględniając Unii Europejskiej, trzecia na świecie to całkiem nieźle, ale jak wiadomo, im większa gospodarka, tym bardziej reaguje ona na każdy kryzys światowy i w tym wypadku nie ma wyjątku. A jak to działa? No w takim wypadku w danym państwie muszą działać wielkie korporacje o zasięgu globalnym, które w dużym stopniu wpływają na PKB, czego oczywistą konsekwencją jest to, że każda globalna zmiana odbija piętno na gospodarce. My w Polsce całe szczęście takiego problemu nie mamy, bo nie mamy tyle pieniędzy. Całe szczęście. Jeszcze w głowach by nam się poprzewracało. A tak to w głowach mamy wszystko poukładane. I na naszą gospodarkę nie oddziałuje aż tak bardzo cały świat. Dziękuję bardzo. Zapraszam do ciekawostki dnia. Mam nadzieję, że pocieszyły. This is the largest living room in New York City, spanning over 3,000 square feet with 21-foot-high ceilings. My name is Eric. Amerykańskie media donoszą, że w ciągu ostatniego roku w Nowym Jorku dwukrotnie wzrosła liczba mieszkań wystawionych na wynajem lub sprzedaż. Raport rynku nieruchomości wskazuje, że takich pustych mieszkań już jest ponad 13 tysięcy. To rekordowa liczba 14 lat, kiedy zaczęto gromadzić dane. CNBC tłumaczy, że mieszkańcy próbują wynająć lub sprzedać przede wszystkim ci, którzy uciekli z miasta w związku z Maurycym i lockdownem. Eksperci przewidywali, że wrócą oni do Nowego Jorku w lipcu lub najpóźniej w sierpniu, tuż przed powrotem dzieci do szkół. Wygląda jednak na to, że kryzys gospodarczy wciąż trzyma ich z dala od miasta, a problemy rynku nieruchomości przedłużą się o kolejne miesiące. W porównaniu do zeszłego roku w Nowym Jorku podpisano o 23% mniej umów na wynajem mieszkań. Spadki odnotowano we wszystkich segmentach rynku, zarówno wśród tańszych, jak i dużo droższych mieszkań i we wszystkich dzielnicach. Najbardziej ucierpiało Upper East Side na Manhattanie, gdzie wskaźnik ten spadł aż o 39%. Wynajem na Manhattanie wciąż jest jednak drogi. Średnia cena za mieszkanie z dwiema sypialniami to 4620 dolarów miesięcznie. Mediana czynszu spadła w stosunku do zeszłego roku o 10%. Właściciele mieszkań próbują natomiast przyciągnąć wynajmujących, oferując m.in. na przykład usługi wstępnego sprzątania czy bony podarunkowe do Home Depot, ale i bezpłatne miesiące. Według raportu wynajmujący oferują średnio 1,7 miesiąca bez czynszu. In my 30 years of doing this, I've not seen a bigger living room. The one word I get from people when they walk into the space is wow. I mean, that really describes this room. Tego newsa podesłał nam Wojtek na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja. Dobrze wiecie, jak się nazywa, bo link macie w opisie. A ty, Wojtek, powiem ci, chłopie, że jesteś bardzo wyjątkowy. Nie dość, że masz bardzo nietypowe imię Woj, rzadko spotykane, oraz nazwisko Tek, też niepopularne. A co jeszcze lepsze, takie połączenie imion Woj z nazwiskiem Tek daje Wojtek i dosyć popularne imię. Oprócz tego imienia i nazwiska, na które nie masz wpływu, zakładam, że od rodziców, dajesz tam super newsa, a to się ceni. Może już do niego przejdźmy, bo zaraz spędzimy cały czas na chwaleniu Woja. To co? Przenosimy się do Nowego Jorku. Dwa razy więcej mieszkań, no to fajnie, jak podaż rośnie, to może cena by spadła. Chyba, że popyt też szybuje, w takim wypadku dalej jest bez zmian. Ale pomyślmy o jednej rzeczy. Coraz więcej ludzi przeprowadza się do miast, często za pracą, ale widać również trend, że coraz więcej pracy można wykonywać zdalnie. Może za jakiś czas nadejdzie fala w drugą stronę i ludzie, uciekając od tłumów, zanieczyszczonego powietrza, olbrzymich cen, będą przeprowadzać się właśnie na wieś z pracą w swoim laptopie. Jak myślicie, nadejdzie taki trend? Jak się podzielicie w komentarzach, to fajnie, bo to lubię. Lubię też drętwe suchary, którymi dzielicie się na naszej grupie facebookowej Podstawki Macieja, którą na pewno doskonale znacie i już do niej dołączyliście. Ale oto jeden z takich sucharków. Ksiądz zgubił się w górach i spotyka Bacę. Powiedzcie, Baco, którędy do Zakopanego? A za ile? Jak to, Baco, za ile? Za Bóg zapłać. A, to niech was Bóg poprowadzi. Tego drętwego suchara podesłał nam Tomasz Podlaski na naszej grupie facebookowej. Dobrze wiecie, jak się nazywa Podstawki Macieja Reaktywacja, za co serdecznie dziękuję. No i oczywiście otrzymujesz od nas złotego księdza.
A jeśli i ty chcesz dostać złotą statuetkę, to koniecznie napisz swojego squara na naszej grupie facebookowej. Podstawki macie reaktywacja. A na koniec, oczywiście, jeszcze przypomnę wam, jeśli jakimś trafem nie odłożyliście sobie do drugiej zakładki najnowszego materiału z Kto Wygrał, gdzie macie sportowe, najświeższe newsiki, to tutaj macie link, tutaj zaraz się wyświetli i jeszcze w pierwszej linii opisu i w przypiętym komentarzu. Bo tam dowiecie się chociażby no takich rzeczy, już wam mówię. Co tutaj mamy? Chwileczkę, gdzie tutaj jest lista. Cud w Austrii, kolejny duży sukces Bartosza z Barzlika. Król snookera jest tylko jeden. Podsumowanie piłkarskiego weekendu w Europie. Messi chce odejść. Niesamowity meeting w Monako i gwiazda UFC odchodzi po niesamowitej trylogii. Zatem naprawdę bardzo ciekawe tematy dla każdego fana sportu i nie może was tam zabraknąć. Jeżeli zawsze nam pisaliście w komentarzach, żebyśmy wreszcie zaczęli coś nagrywać o sporcie, no to właśnie do cholery zaczęliśmy dla was nagrywać. Zatem zapraszam serdecznie na tamten kanał. Dlaczego jeszcze go nie subskrybujecie? Klikajcie, no i do zobaczenia. Na Kto Wygrał. Trzymajcie się ciepło, no i cześć. Chyba nie jestem normalny i mam problem z głową. Znów czuję zapach swądu, trupów pod podłogą. Słyszę głosy martwych ludzi, oni są wszędzie. A mój skorowany łeb wymyśla wciąż nowe obsesje. Witam cię w piekle, rap wściekły niczym Herber. Znów zabieram cię w miejsce wszystkich ludzkich cierpień. Przynoszę tobie udrękę, będziesz emanować pięknem. To nie chore melodie, ale też...